Cześć, z tej strony Kaśka Ciuk. Jestem trenerem personalnym, instruktorem fitness. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o żywieniu przede wszystkim osób starszych, które tak naprawdę niewiele będzie różniło się od żywienia nas wszystkich. Jedyne, na co będziemy musieli zwrócić uwagę, to to, że osoby starsze mają po pierwsze zwolnioną przemianę materii, zwolniony metabolizm, czyli ich zapotrzebowanie kaloryczne nie jest takie duże jak osób młodych, aktywnych fizycznie i też dużo mniejszy poziom tkanki mięśniowej, przez co musimy dostarczać takim osobom dużo więcej białka do pożywienia. Biorąc pod uwagę, w jakich jesteśmy aktualnie czasach, czyli czasy pandemii, gdzie nasza odporność jest obniżona, czasy, kiedy przychodzi okres jesienny i nasza odporność również spada, będziemy musieli się bardzo mocno skupić na budowaniu tej odporności. Głównym źródłem do budowania naszej odporności są nasze jelita. Tak naprawdę jelita są połączone z mózgiem, więc jeżeli źle się odżywiamy, źle się czujemy, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Jedną z bardzo istotnych rzeczy, która przez nas jest często bagatelizowana, jest regeneracja i sen. Pamiętajcie, prowadząc aktywny, szybki tryb życia, bardzo dużo też musimy myśleć o tym, żeby odpoczywać. Istotne również jest to, żeby poza tym, żeby dostarczać odpowiednie składniki mineralne i witaminy, dbając o nasze jelita, musimy stosować probiotyki. Bardzo ważne jest, żeby te probiotyki były wieloszczepowe, czyli skupiajmy się na tych, gdzie jest jak najwięcej kultur i szczepów bakterii. Często na opakowaniach preparatu nie znajdziemy opisu, że wpływają one typowo na odporność. Tak jak wspomniałam, ze względu na to, iż musimy spożywać probiotyki wieloszczepowe, jako pierwszy krok do stymulacji układu odpornościowego GALT oraz pobudzanie struktur immunologicznych jest bowiem zadaniem naszej własnej mikroflory. Probiotyki mają jedynie wspomóc jej odbudowę, więc nie spodziewajcie się, że po tygodniu brania probiotyków nagle będziecie czuć się idealnie, nagle Wasz układ odpornościowy będzie pracował idealnie. Biorąc pod uwagę, że przez długie lata nie dbaliście o swoje jelita, nie jesteśmy w stanie ich odbudować w tydzień. Częściowo szczepy probiotyczne wywierają również bezpośrednie działanie immunostymulujące poprzez pobudzenie układu odpornościowego do wzmożonej produkcji przeciwciał i cytoksyn. Ilość bakterii ma bardzo duże znaczenie. Charakteryzują się one wysoką koncentracją prozdrowotnych bakterii. Pamiętajcie, iż jest to wymóg konieczny, żeby probiotyk działał. Olbrzymia większość szczepów ulegnie bowiem strawieniu w górnych odcinkach przewodu pokarmowego, to znaczy w żołądku i w dwunastnicy, a przecież miejscem docelowego działania probiotyku jest jelito grube, będące swoistym królestwem. Tam właśnie zlokalizowana jest większość mikrobiomu jelitowego. Ze względu na dobry jakościowo probiotyk zawiera wysoką koncentrację bakterii, aby odpowiednia ich ilość dotarła do miejsca docelowego działania. Zbyt niska liczebność bakterii probiotycznych w preparacie może być przyczyną braku jego skuteczności. Pierwszym z tych probiotyków jest WSL3 Ferring, oparty na 8 wyselekcjonowanych szczepach. Należy z pewnością do nich probiotyczny koktajl WSL3 z rodzaju Lactobacillus. Zawartość żywych bakterii probiotycznych w tym produkcie wynosi aż 450 miliardów i pod kątem liczebności mało który preparat może się z nim równać. Drugim probiotykiem, który mam dla Was, jest Lactihog,
który w jednej kapsułce zawiera aż 40 miliardów bakterii probiotycznych. Trzecim z nich jest N1 probiotik Labuan. Jak sama nazwa wskazuje, znajduje się on w najwyższej czołówce jakości produktów probiotycznych, a konkretnie symbiotycznych, gdyż zawarty w preparacie błonnik akacjowy pełni rolę paliwa dla zawartych tutaj bakterii. Czwartym już jest Mykobiotik, Nature Science oraz Biotik Pro. Zawiera on trzy innowacyjne, opatentowane szczepy bakterii polskiego pochodzenia. Pamiętajcie, że żyjąc w naszej strefie równikowej, najlepiej jest korzystać z darów, które znajdują się właśnie u nas. I ostatnim z probiotyków, który chciałabym Wam polecić, jest Lactibian Immuno. Głównym przeznaczeniem tego preparatu jest właśnie oddziaływanie na układ odpornościowy, a zawarte w nim szczepy wykazują silne wartości immunomodelujące. Probiotyki jednoszczepowe, o których na razie nie będę wspominać, ponieważ nie są one nam aż tak bardzo teraz potrzebne. I jeszcze raz chciałabym podkreślić, że probiotykoterapia to nie jest terapia cud. Nawet najlepszy jakościowo probiotyk nie sprawi, że z dnia na dzień staniemy się wirusoodporni niczym niezniszczalny Iron Man. Kluczem do lepszej odporności jest systematyczna suplementacja połączona po prostu z dbaniem o siebie, czyli ze snem, z regeneracją i z umiarkowaną aktywnością fizyczną. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną osób starszych, fajnie byłoby trenować do 300 minut tygodniowo. Co to znaczy? Codziennie godzinny spacer jest jak najbardziej wskazany. Pamiętajcie, że regeneracja organizmu jest wtedy, kiedy podejmujemy aktywność fizyczną. Nie wtedy, tylko kiedy odpoczywamy i śpimy. Nasz metabolizm pracuje na przyspieszonych obrotach, w momencie, kiedy podejmujemy aktywność fizyczną. Nie przejmujcie się tym, że za oknem jest niesprzyjająca aura, czyli deszcz, śnieg, wiatr, zimno. Do każdej pogody jesteśmy w stanie dostosować odpowiednią odzież i tak naprawdę żadna pogoda i warunki atmosferyczne nie powinny być dla nas pretekstem do tego, żeby nie wychodzić z domu. Dalej idąc. Jeżeli chodzi o suplementację, biorąc pod uwagę, że przyszedł okres jesienny, słońce jest już nisko, to po pierwsze. Po drugie, jest go niewiele, bo te dni są w większości ponure, aczkolwiek w tym roku mamy bardzo fajną jesień. Jednak mimo tego powinniśmy zażywać witaminę D3. Witaminę D3, którą czerpiemy ze słońca. Zatem w momencie, kiedy wychodzimy na słońce i zakładamy okulary przeciwsłoneczne, czapkę, jesteśmy opatuleni szalikiem, te promienie słoneczne tak naprawdę nie docierają do nas. Zatem wystawiajcie się na słońce. Jeżeli jesteście bardzo zmęczeni albo w trakcie choroby, spróbujcie chociaż otworzyć okno, zażyjcie troszeczkę tego słońca. Bardzo ważne też jest, żeby witaminę D3 łączyć z witaminą K2 MK7. Dlaczego MK7? Dlatego, że witamina K pozwala nam w przenoszeniu witaminy D do kości. Jest to bardzo ważne w momencie, kiedy dbamy o nasze kości. Wiemy, że osoby starsze mają duże problemy z osteoporozą, z wapnieniem kości. Dlatego bardzo ważne jest, żeby transportować tą witaminę D bezpośrednio do kości. Kolejna rzecz, nie bójcie się tłuszczy. Podstawowe witaminy, takie jak A, D, E, K, są wchłaniane dzięki tłuszczom. Zatem, jeżeli macie witaminę D w kapsułce, która nie jest w tłuszczu, nie jest w płynie, w oleju, automatycznie musicie spożyć tą witaminę D razem z posiłkiem tłuszczowym. Bardzo często zdarza się też, że osoby starsze naprawdę spożywają dużo tego tłuszczu, natomiast często zdarza się też tak, że jest to tłuszcz zwierzęcy, czyli te tłuszcze trans. Zwróćcie uwagę na oleje. Oliwa z oliwek, olej z czarnuszki,
olej z awokado, nasz polski olej rzepakowy. Bardzo ważne jest, żeby ten olej rzepakowy był kupowany w szklanej, ciemnej butelce. Wtedy nie traci swoich wartości odżywczych. Zwróćcie też uwagę, żeby nie spożywać tych olejów na ciepło, czyli nie smażymy na tych olejach roślinnych, tylko raczej dodajemy je do sałatek. Natomiast jeżeli chodzi o smażenie i już jesteśmy w tym temacie, smażymy na maśle klarowanym, oleju kokosowym rafinowanym, bo olej kokosowy może być rafinowany i nierafinowany. Olej kokosowy rafinowany, czyli ten bezzapachowy, ma bardzo wysoką temperaturę dymienia i nie zabija nam ona mimo tego wartości odżywczych. Natomiast w oleju kokosowym nierafinowanym, czyli ten, który tak pięknie pachnie kokosem, jest bardzo dużo wartości odżywczych, przez co szkoda, żeby spalać te wartości odżywcze w wysokiej temperaturze na patelni czy podczas gotowania. Bardzo fajnie też jest spożywać tłuszcze z nasion. Są to pestki dyni, słonecznika, nasiona chia, awokado. Bardzo fajnym owocem jest awokado. Pamiętajcie, kupujecie je w sklepie, ono musi poleżeć około tygodnia, żeby dojrzało, żeby było mięciutkie. Możecie je spożywać z jajecznicą, dodawać do koktajli, do sałatek. Wystarczy posolić sobie troszeczkę tak, żeby nadać mu smaku, bo jest to bardzo fajny owoc, który jest bezsmakowy, więc totalnie nie psuje czy nie nadaje wartości, walorów smakowych naszym potrawom. I można też spożywać je samo. Bardzo fajnym sposobem też na budowanie naszej odporności jest wypijanie codziennie tak zwanego złotego koktajlu. Mam nadzieję, że słyszeliście kiedykolwiek o takiej przyprawie, którą jest kurkuma. Robimy sobie taki fajny koktajl na wodzie. Kurkuma, cynamon i miód. Wystarczy pół łyżeczki kurkumy, pół łyżeczki cynamonu, szklanka wody, łyżeczka miodu. Możecie to zblendować albo po prostu potrząść w shakerze, czy mocno wymieszać i raz dziennie taki koktajl możecie spożyć. Kolejnym bardzo fajnym specyfikiem, który możecie wypijać sobie rano na czczo, jest woda z imbirem, z cytryną i również dla walorów smakowych możecie dodać miodu. Wystarczy wkroić tylko plasterek świeżego imbiru, wycisnąć sok z połowy cytryny, szklanka wody, łyżeczka miodu dla osłodzenia i rano na czczo taki koktajl też będzie bardzo fajny. Co bym dalej chciała Wam powiedzieć? Biorąc pod uwagę, że mamy ten okres jesienno-zimowy, czyli jest dość chłodno, starajcie się spożywać niewiele posiłków zimnych. Sałatki jak najbardziej, natomiast do tego zawsze coś ciepłego. Czy to kasza, czy to ziemniaki, czy to mięsko, zawsze coś na ciepło. Bardzo fajnym takim przepisem na obiad są frytki z ziemniaków. Uwaga, nawet możecie je na patelni podsmażyć na oleju kokosowym, ewentualnie maśle klarowanym, poddusić. Do tego wrzucić sobie kawałek mięsa, czy to będzie kurczak, czy to będzie indyk, czy to będzie mięso wołowe. I to razem podsmażyć na patelni. Do tego zielona sałatka, szpinak, rukola, sałata rzymska. Wkroić połowę awokado, kilka pomidorków koktajlowych, podsmażone pestki dyni, polać oliwą z oliwek i w 15 minut mamy obiad gotowy. Ja mam tutaj dla Was przygotowanych kilka zamienników, dlatego że jeżeli już weszliśmy na temat unikania chłodnych potraw, a jedzenia ciepłych, też bardzo ważne jest, żeby wspomnieć to, iż nie powinniśmy spożywać zbyt dużej ilości nabiałów. Biorąc pod uwagę, że teraz mamy mleko UHT, które jest pasteryzowane i po otwarciu może stać 2-3 tygodnie, sam ten fakt świadczy o tym, że jest pełne konserwantów, nie ma zbyt wielu właściwości odżywczych. Jeżeli już chcecie spożywać nabiał albo po prostu nauczyliście się jeść nabiału i ciężko Wam jest znaleźć jakiekolwiek zamienniki,
to niech to będą kefiry, niech to będą jogurty, niech to będzie maślanka, ale też nie do końca. Czytajcie składy. Najlepsze składy nabiału, czyli kefirów, maślanek, jogurtów, to są te, gdzie mamy w składzie tylko mleko i tylko szczepy bakterii. Nic więcej w takich produktach tak naprawdę nie musi się znajdować. Pamiętajcie, że nabiał ma w sobie kazeiny, więc to, że mamy produkty bez laktozy, laktoza to jest cukier w mleku, to wcale nie znaczy, że te produkty bez laktozy są lepsze i są zdrowsze. Okej, nasz organizm nie trawi cukru w postaci laktozy, ale kazeina, która się w nich, która znajduje się też w nabiale, jest czynnikiem prozapalnym, czyli czasami rano wstajemy i mamy zaśluzowione płuca, mamy katar, mamy kaszel. Jest to właśnie spowodowane zbyt dużą ilością spożywanego nabiału w naszej diecie. Ja mam tutaj dla Was zamienniki. Bardzo fajnie byłoby też stosować mleko migdałowe, mleko z orzechów nerkowca, mleko kokosowe, mleko ryżowe w troszeczkę mniejszej ilości i mleko sojowe też troszeczkę mniejszej ilości. Tutaj mam dla Was jogurty kokosowe. Umówmy się, że te rzeczy, które są zdrowsze, są też droższe. Natomiast jeżeli 2 czy 3 razy w tygodniu zjemy sobie taki jogurcik, który kosztuje 3 zł, nie będzie to dla nas jakaś wielka strata. Tutaj są bardzo fajne składy. Tak naprawdę jest ekstrakt z miąższu z kokosa, woda, aronia, białka bobu i aromaty. Tutaj akurat jest jagoda i aronia. Jeżeli już doszłam do aronii, to jest jeden z bardzo fajnych produktów, gdzie znajdują się antyoksydanty. Antyoksydanty są to, umówmy się, preparaty, które pozwalają oczyszczać nasz organizm z wolnych rodników. Wolne rodniki są to odpady naszej przemiany materii. Kontynuując temat naszej odporności i naszego żywienia, chciałabym wspomnieć o tym, żeby jeść posiłki wysoko odżywcze. Co jeszcze? Nie jest istotne, ile tak naprawdę jecie posiłków w ciągu dnia. Czy to jest 5 posiłków, czy to są 3 posiłki. Są osoby, które tak naprawdę potrafią zjeść 5 mniejszych porcji w ciągu dnia i czują się dobrze. Natomiast ja preferuję żywienie 3-4 razy dziennie, czyli zjeść pełnowartościowy posiłek bogaty w węglowodany, białka i tłuszcze, który nasyci nas co najmniej na 4-5 godzin. Takim przykładowym jadłospisem, którym mogłabym Wam polecić, jest jedzenie jajek na śniadanie. 2-3 jajka połączone z awokado w formie jajecznicy, omletu. Można do tego dorzucić warzywa, takie jak pomidora, paprykę, sałatę, polać oliwą z oliwek. Oczywiście jajecznicę możecie sobie śmiało usmażyć na maśle klarowanym. To jest bardzo ważne, bo masło klarowane jest oczyszczone, dlatego jest dużo lepsze niż zwykłe masło 82% tłuszczowe. Pamiętajcie też o tym, żeby pić dużo wody, co najmniej 1,5 litra dziennie. Za chwilę do tego jeszcze wrócę. Fajnie, gdyby drugim posiłkiem dodającym nam energii był posiłek węglowodanowy. Węglowodany, czyli owoce, ryże, kasze. Drugie śniadanie to będzie owsianka. Oczywiście bardzo fajnie byłoby, gdyby to nie była owsianka na zwykłym mleku UHT, tylko na mleku roślinnym, o których wspominałam wcześniej, ewentualnie na wodzie. Do takiej owsianki, ja mam akurat tutaj płatki owsiane, natomiast mogą
to być płatki jaglane, czyli to będzie jaglanka, płatki ryżowe, dodać do tego banany, jabłka, tutaj mam akurat mango, ewentualnie suszone owoce w postaci daktyli, rodzynek, no i oczywiście jakieś fajne tłuszcze, czyli pestki, pestki dyni, pestki słonecznika, nasiona chia. Bardzo fajnie też można sobie już zrobić takiego gotowca w postaci granoli. Mieszamy płatki owsiane, płatki jaglane, płatki orkiszowe, płatki gryczane z masłem klarowanym, podlewamy wodą, dodajemy nasze ulubione suszone owoce, żurawina, rodzynki, daktyle, dodajemy nasze ulubione nasiona, tak jak wspomniałam, chia, słonecznik, dynia, orzechy nerkowca, orzechy włoskie, orzechy laskowe. Możecie pokroić też gorzką czekoladę w kosteczki, wrzucić to do gara, wymieszać, podgrzać do piekarnika, na blachę, wysuszyć, połamać na kosteczki i macie gotową granolę, która, jeżeli zrobicie ją z paczki tych wszystkich płatków, o których wspomniałam, wystarczy Wam co najmniej na miesiąc albo i nawet więcej, jeżeli raz dziennie będziecie sobie zajadać na drugie śniadanie taką granolę. Na obiad proponuję Wam mięso plus warzywa. Warzywa mogą być ciepłe, gotowe mieszanki, takie, które kupujemy w sklepach i do tego mięsko. Czy to będzie kurczak, czy to będzie indyk, czy to będzie mięso mielone. Jeżeli w danym dniu nie macie ochoty na mięsa, bo pamiętajcie, nie jedzcie codziennie mięsa, to też nie jest dobre. Bardzo fajnie możemy białko zastąpić warzywami strączkowymi. Soczewica, ciecierzyca, fasola. Wczoraj na przykład gotowałam sobie strasznie szybki obiad. Makaron, taki jak ten, jest to makaron z ciecierzycy, białkowy, ale jest też makaron z groszku, makaron z soczewicy, wymieszany z pomidorami, z podprażoną na patelni, na oliwie, z oliwiek, ciecierką, posypane przyprawami. Bardzo szybki obiad w 15 minut, bardzo sycący, dlatego że i makaron, i ciecierzyce mają w sobie dużo białka, czyli mają bardzo duży indeks sytości. No i na kolację jedzcie węglowodany. Do tej pory krążył taki mit, że nie wolno jeść owoców na kolację. Wcale nie. Jeżeli zjecie sobie ryż z jabłkiem, z cynamonem i dodacie troszeczkę cukru, oczywiście niezwykłego cukru, omijajcie cukier. Ja mam tutaj na przykład cukier kokosowy i ksylitol, ale może to być erytrytol albo ewentualnie miód. Tylko pamiętajcie, nie podgrzewajcie miodu za dużo, bo miód w temperaturze powyżej 40 stopni traci swoje właściwości. I taki ryż z jabłkami, smak naszego dzieciństwa, będzie idealny na kolację. Wracając do wody, o której wspominałam wcześniej. Wiem, że macie bardzo duży problem z piciem wody i przyznam szczerze się, że ja też taki miałam. Natomiast musicie sobie znaleźć Waszą ulubioną wodę, która najbardziej Wam smakuje i też zwracać uwagę, ile jest tych minerałów w wodzie. Najlepiej, żeby to była woda, która ma powyżej 500 jednostek minerałów i mikroelementów, dlatego że ona będzie wtedy najbardziej odżywcza dla naszego ciała. Osoby starsze bardzo często borykają się z miażdżycą. Dochodzi do udarów i zawałów. Przez co? Właśnie przede wszystkim przez to, dieta oczywiście, a druga rzecz to jest bardzo mała ilość wody. Pamiętajcie, że nasza krew w 80% składa się z wody. Zatem, żeby ona swobodnie mogła krążyć w naszym organizmie, żeby nie tworzyły się skrzepy w naszych żyłach, musicie się bardzo mocno nawadniać. Istotną rzeczą jest też ilość spożywanych kalorii. Za chwilę wyświetlę Wam wzór, jak obliczyć sobie podstawową przemianę materii i całkowitą przemianę materii. Nasza podstawowa przemiana materii, czyli wzór PPM, jest to przemiana materii, którą potrzebujemy do naszych podstawowych funkcji życiowych, czyli oddychanie, bicie serca,
mruganie, myślenie, pracę naszego organizmu. Natomiast całkowita przemiana materii, czyli CPM, jest to podstawowa przemiana materii plus to, co robimy na co dzień. Bo umówmy się, nie śpimy cały dzień, nie leżymy cały dzień w łóżku, tylko wykonujemy jakiekolwiek aktywności fizyczne w domu, podstawowe, jakby gotowanie, sprzątanie i tak jak wspominałam wcześniej i zachęcałam Was do spacerów. Więc to jest nasza całkowita przemiana materii. Słuchajcie, dość sporo powiedziałam Wam o jedzeniu, o dbaniu odporności poprzez jedzenie, poprzez suplementację. Natomiast pamiętajcie, że bardzo ważne jest pozytywne myślenie. Doceniajcie to, co jest tu i teraz. Skupcie się na dobrym nastawieniu, nad panowaniu nad stresem, nad uśmiechem. Obdarowywujcie uśmiechem osoby w oku. Doceniajcie bohaterów, którzy pracują dla nas wszystkich, bo są teraz ciężkie czasy i sama mam sporo znajomych, koleżanek, które są pielęgniarkami i mówią o tym, jak naprawdę jest im teraz ciężko. Znajdźcie równowagę w swoim życiu. Każdy z nas jest inny i inaczej zmaga się ze stresem i z lękiem. Tak, to wszystko wzmaga naszą odporność. Pozytywne myślenie sprawia, że czujemy się lepiej nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Jak widzicie, nie zawsze jesteśmy w stanie kontrolować to, co się dzieje wokół nas. Natomiast zawsze to my i wy i ja możemy zdecydować, jak na to będziemy reagować i co robimy dla własnego zdrowia. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy zalewani mnóstwem wiadomości z telewizji, tych złych, kiedy są strajki, kiedy ciągle coś jest nie tak w naszym kraju, starajcie się nie skupiać tylko na tym. Wyjdźcie na świeże powietrze, wyjdźcie do lasu, wyjdźcie do parku, cieszcie się pięknymi kolorami jesieni, cieszcie się słońcem. Czasem, kiedy mamy gorszy dzień, myślimy sobie i zadajemy pytanie, kiedy będzie koniec tego wszystkiego. Przecież to miał być piękny rok, przecież zaplanowaliśmy sobie tyle spraw na ten rok, tyle rzeczy i marzeń do zrealizowania. Przecież to wygląda teraz jak zły sen. Kiedy z tego wszystkiego się obudzimy? I nagle powinniśmy sobie powiedzieć stop, nie, przestań myśleć negatywnie. Myślcie pozytywnie, myślcie o tym, że będzie dobrze. Myślcie o tym, że to wszystko zaczęło się w lutym, marcu tego roku. Za chwilę będziemy mieć kolejny luty, marzec i ten cały ciężki rok już zleci. Gorzej niż teraz na pewno nie będzie. Oczywiście każdy z nas czuje niepewność i przerażenie, myśląc o tym, co się stanie z gospodarką. Będzie dobrze. Już kilkanaście lat temu mieliśmy taki kryzys gospodarczy i wyszliśmy z niego, więc z tego też na pewno wyjdziemy. Spotykajcie się oczywiście w miarę możliwości, przestrzegając wszystkich naszych zaostrzeń z bliskimi, z przyjaciółmi, z rodziną. Napędzajcie siebie nawzajem. To właśnie takie spotkania napawają nas optymizmem, kiedy spędzamy chwilę w gronie najbliższych. Niedługo to, co się teraz dzieje, będzie tylko wspomnieniem. Chciałabym, żebyście poprzez oczywiście to pozytywne nastawienie dalej skupiali się na budowaniu i poprawie Waszej odporności. Korelacja zdrowia i stresu to dość skomplikowany temat, jednak prawdopodobnie każdy z Was miał okazję doświadczyć jej skutków na własnej skórze. Zaburzenia pracy układu nerwowego wpływają na działanie hormonów, a one na układ immunologiczny. Taka reakcja łańcuchowa. Jak wrócić do stanu równowagi?
Badacze twierdzą, że zdrowo funkcjonujący umysł przekłada się na zdrowe ciało. W naszym społeczeństwie to stres odpowiada za rozwój znacznej ilości chorób, między innymi nowotworów czy chorób układu krążenia. Dlatego warto znaleźć sposoby na radzenie sobie ze stresem, na rozładowywanie negatywnych emocji. Do najczęstszych sposobów należy regularna aktywność fizyczna, o której już wspominałam, posiadanie hobby, kontakt ze zwierzętami i naturą, czy też religia bądź medytacja. Medytacja, bardzo ważny temat. Wiem, że większość z Was nigdy się nad tym nie zastanawiała, ale bardzo dobre dla nas jest znaleźć sobie 10 do 15 minut w ciągu dnia po to, żeby zamknąć się w swoich myślach, pomyśleć o tym, co dobrego nas do tej pory spotkało w życiu. Posiedzieć i wyobrażać sobie, że jesteście w miejscu, w którym zawsze chcieliście być. Ja na przykład bardzo często siadam i myślę sobie o plaży, morzu, szumu fal i słońcu, bo bardzo lubię przebywać w takich miejscach. Właściwie to powinnam urodzić się w takim miejscu, gdzie jest ciepło, słońce i plaża i morze. Natomiast każdy z Was ma na pewno taki swój tajemniczy, w cudzysłowie, ogród, który macie w głowie, tajemnicze miejsce, w którym chcielibyście być. Podczas takiej medytacji zamknijcie oczy, skupcie się na oddechu. Pamiętajcie, żeby oddychać głęboko. Wdech nosem, wydech ustami. Nabierajcie wdechu aż do przepony. Nie płytko tutaj do klatki, tylko do przepony. Wdech nosem i wydech ustami. Wtedy myślcie po kolei o Waszych stopach. Rozluźniajcie Wasze stopy. Idźcie do góry. Rozluźniajcie Wasze łydki, kolana, uda, brzuch, klatka piersiowa, ramiona. Pomyślcie o Waszej głowie, o Waszych policzkach, o Waszej buzi i poczujcie takie wewnętrzne ciepło, ogarniający Was wewnętrzny spokój. Tak naprawdę ta kilkunastominutowa medytacja w ciągu dnia naprawdę pozwoli Wam wyciszyć się, pozwoli Wam nabrać dystansu do tego, co dzieje się obok. Ludzki organizm, poza tym, że potrzebuje równowagi poprzez odżywanie, aby całe ciało i każda jego komórka z osobna mogły funkcjonować, to wszystko zapewnia między innymi sprawnie działający układ odpornościowy, przez co zabezpiecza się przed wtargnięciem bakterii, wirusów czy też grzybów chorobotwórczych. Dostarczanie witamin, składników mineralnych pozwala właśnie na prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. Zastosowanie czasem banalnych przypraw, odpowiednie dobranie produktów do poszczególnych posiłków w ciągu dnia ma ogromne znaczenie dla Waszego zdrowia. I tak jak wcześniej wspominałam już o antyoksydantach, poza witaminami i składnikami mineralnymi są one cennym źródłem witamin, które zaliczamy do tak zwanych superfoods. Ich głównym zadaniem jest obrona komórek przed wolnymi rodnikami, czyli przed odpadami tak zwanymi naszej przemiany materii. Gdzie je znajdziecie? Głównie w warzywach i owocach. Pamiętajcie, żeby spożywać, tak bardzo głośno o tym jest, 5 porcji warzyw i owoców. Co to znaczy? To wcale nie jest takie trudne. Jeżeli do śniadania, do tej jajecznicy zjecie kilka pomidorków koktajlowych, kawałek papryki, to już będzie co najmniej ta jedna porcja z warzyw i owoców. Do drugiego śniadania, do owsianki, jeżeli dorzucicie sobie wspomnianego banana, to już będzie druga porcja warzyw, owoców w ciągu dnia. Do obiadu, jeżeli do mięsa dorzucicie zieloną sałatkę, bądź wspomniane wcześniej warzywa na patelnię podgrzane, jest to kolejna porcja warzyw i owoców. I na kolację, tak jak wspominałam wcześniej o ryżu z jabłkiem bądź makaronie z suszonymi pomidorami, też już możecie to potraktować jako kolejną porcję warzyw i owoców. Także tak naprawdę to nie jest wcale takie trudne, żeby włączyć je do
diety. Źródła oksydantów to też są orzechy i nasiona. Wysoki potencjał antyoksydacyjny mają również suszone zioła i przyprawy. Zaleca się, aby tak jak właśnie wspomniałam, w każdym posiłku było warzywo bądź owoc. Antyoksydanty to właśnie, tak jak wspominałam wcześniej, papryka, pomidory, buraki, czarna porzeczka i tak jak wcześniej wspominałam, tutaj w jogurcie aronia, często zapominana przez nas. Moja babcia bardzo często robiła soki i dżemy z aronii. Jest to nasz polski owoc. Wydaje mi się, że jeżeli macie dostęp do wiejskich sadzonek, to nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem gdziekolwiek na wsi krzaczków z aronią. I pamiętajcie też o tym, aby każdy posiłek był różnorodny, żeby wasz posiłek był kolorowy, bo jemy nie tylko łyżką, widelcem i ustami, ale jemy też oczami. Dużo lepiej się nasycimy i dużo przyjemniej będzie nam się spożywało posiłek, jeżeli będzie on kolorowy i urozmaicony. Pamiętajcie też, jeżeli już jesteśmy w tym temacie, aby nie jeść posiłków przed telewizorem albo nie jeść i nie czytać książki czy gazety. Celebrujcie ten moment, kiedy jecie, bo jedzenie, nie oszukujmy się, dla każdego z nas to jest przyjemność. I zapewnia on nam cały wachlarz cennych składników odżywczych naszemu organizmowi. Wrócę do wysiłku fizycznego, dlatego że badania pokazują, że uprawianie sportu wpływa na wzmocnienie układu immunologicznego. Tak jak powiedziałam wcześniej, przez to, że trenujemy, oczywiście osoby starsze na tyle, na ile mogą sobie pozwolić, zwiększa się regeneracja naszego organizmu. Wzmacnia się nasz układ immunologiczny poprzez zmniejszenie podatności na oddziaływanie patogenów oraz przyspieszone reakcje mające na celu obniżenie stanów zapalnych. Okazuje się, że umiarkowany trening aerobowy, jest to trening tlenowy, to jest spacery, jazda na rowerze, truchcik, bieganie trwający poniżej 60 minut bądź 60 minut wpływa na sprawniejsze rozprowadzanie po organizmie czynników działających przeciwzapalnie. Pamiętajcie proszę, że niezmiernie ważny jest tutaj umiar, a przetrenowanie i brak regeneracji wpłyną wręcz odwrotnie na funkcjonowanie naszego organizmu. I tutaj znowu wchodzimy w temat regeneracji, o którym wspominałam wcześniej, czyli sen. Śpijcie 7-8 godzin dziennie. Wiem, że osoby starsze potrzebują dużo mniej tego snu. Jest to spowodowane tym, że ich aktywność fizyczna w ciągu dnia jest dużo niższa, bo zwykle osoby starsze nie są już tak aktywne zawodowo, jak były do tej pory. Nie powinniście bagatelizować snu. Przed snem, oczywiście znowu przypominam, pijcie co najmniej szklankę wody na noc. Wszystkie udary i zawały serca najczęściej występują właśnie w godzinach nocnych. Jest to między godziną 3 a 5 rano. Jest to też potwierdzone badaniami. Jeżeli przed snem będziecie pić wodę pełną składników mineralnych i składników odżywczych, dużo bardziej zmniejszacie podatność właśnie na choroby układu krążenia i układu serca. Badania pokazują, że niedobór snu bezpośrednio wpływa na wzrost możliwości złapania infekcji bądź choroby. Dlaczego? Zbyt krótki okres regeneracji wpływa na zmniejszenie liczby między innymi białych krwinek, które to są linią obrony organizmu przed patogenami chorobotwórczymi. Zauważyliście u siebie kiedyś taką zależność? Ciężki okres w pracy, oczywiście nie mówimy tutaj o osobach starszych, które też są dość aktywne fizycznie, a nie tylko odpoczywają w domu. Ciężki okres w pracy, czy też w życiu osobistym wiążący się z zarywaniem nocy, a co za tym idzie, zwiększyła się wasza podatność na chorobę. Znajdźcie równowagę, odpowiednią ilość godzin snu. Tak jak wspominałam, 7-8 godzin snu jest to
bardzo odpowiednia ilość godzin do tego, żeby się zregenerować. Czasem, jeżeli czujecie spadek energii w ciągu dnia, takie drzemki 15-20-minutowe są super regeneracyjne dla naszego organizmu. I odpowiednia długość snu pozwoli nam na zebranie sił na kolejny dzień. Jeżeli chodzi o spadki energii w ciągu dnia, bardzo często są one spowodowane nieodpowiednią dietą. Jeżeli spożywacie nadmierną ilość cukru, nadmierną ilość węglowodanów prostych, takich jak właśnie chleby, jak niezdrowe przekąski, powoduje to, że nagle osłabiacie się. Na chwilę, okej, jest fajnie, podnosi się poziom waszej energii, jesteście na chwilę podkręceni, ale to jest tylko chwilowy wyrzut insuliny, chwilowy wyrzut cukru w naszym organizmie, który za chwilę powoduje, że bardzo słabniemy. Dlatego bardzo ważne też jest, żebyście jedli z głową. W dzisiejszych czasach pamiętajcie też o higienie osobistej, o częstym myciu rąk. Bardzo ważne jest właśnie teraz w okresie wzmożonego narażenia na zakażenie. W ramach przypomnienia, nawet jeżeli wizualnie wasze dłonie są czyste, tak naprawdę znajduje się na nich ogrom bakterii i zarazków, dlatego zwróćcie szczególną uwagę na regularne mycie waszych dłoni. Zarówno po wyjściu z toalety, nieważne czy jesteście w domu, nie wspomnę już o miejscach publicznych, jak i po powrocie ze sklepu czy z pracy. Ważne też, żeby każdy z was miał płyn do dezynfekcji, po to, żebyście mogli się zdezynfekować i naprawdę czuć, że jesteście odpowiednio zabezpieczeni w tych trudnych czasach. Wsparcie to słowo, a bardziej czyny, jakie za nim podążają, mają ogromną moc sprawczą. Wspierajcie się nawzajem. Powinniście zawsze, a tym bardziej w trudnych momentach. Obecnie wszędzie obserwujemy, jak całkiem obcy dla siebie ludzie niosą dla siebie bezinteresowną pomoc. Pamiętajcie o tym, że ja zawsze mówię, że karma do nas wraca. Jeżeli my jesteśmy dobrzy dla innych, najczęściej bezinteresownie, a czasem nawet interesownie, to dobro do nas wraca. To wszystko wpływa na to, że zarówno niosący pomoc, jak i potrzebujący czują się lepiej. W ich życiu zmniejsza się poziom złowrogiego stresu. Uśmiechajcie się do siebie wzajemnie, bądźcie rozważni w swoich czynach. Pamiętajcie, że dobro wraca. Jak widzicie, można wiele. Słuchajcie, moi drodzy, już tak będziemy się powoli zbliżać do końca, dlatego mam dla was jadłospis, typowy jadłospis na budowanie naszej odporności. Jest to jadłospis, który skaluje mniej więcej w okolicach 1800 kalorii. Nie, to nie jest dużo. Wiem, że większość z was, jeżeli myśli o diecie, to myśli o diecie 1000 kalorii. To jest bardzo złe, dlatego że zwykle podstawowa przemiana makterii, o której wspominałam wcześniej i na którą był wcześniej wyświetlony wzór, to jest w granicach 1200-1400 kalorii. Tak zazwyczaj to wygląda i pamiętajcie, że ta podstawowa przemiana materii to jest przemiana materii, która podtrzymuje nam podstawowe funkcje życiowe. Także biorąc pod uwagę, że w ciągu dnia cokolwiek się ruszacie, to dieta 1000 kalorii nie, absolutnie nie. Poza tym zwróćcie też, właściwie to ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że jeżeli jecie taką niską kalorykę, wasz organizm po pewnym czasie będzie chciał się zacząć bronić. Także jeżeli będziecie dłuższy czas utrzymywać dietę 1000 czy 1200 kalorii, okej, wasza waga spadnie bardzo szybko w dół, osiągniecie bardzo szybko wymarzone w cudzysłowie efekty, natomiast nie na długo, bo w momencie, kiedy automatycznie
wrócicie do starych nawyków żywieniowych, automatycznie zwiększycie ilość spożywanego jedzenia, podniesiecie jego kalorykę, wasza waga bardzo szybko wróci z nadmiarem i wtedy wystąpi tak zwany efekt jojo. Nasz organizm przy takiej niskiej kaloryce broni się przed tym w ten sposób, że dużo bardziej zwalnia nasz metabolizm. Nasz organizm pracuje na zwolnionych obrotach, bo nasz organizm dostaje informację, że jest w okresie głodu, więc chce spowolnić jego pracę poprzez właśnie obniżenie metabolizmu. Paradoksalnie, jeżeli chcemy schudnąć, to najpierw powinniśmy nakręcić nasz metabolizm poprzez zwiększoną ilość kalorii i sukcesywnie po 100 kalorii przykładowo co tydzień sobie obcinać, tak żeby redukować naszą wagę. I raz na jakiś czas warto sobie zrobić taki strzał, tak zwany cheat day, czyli dzień, kiedy wrzucimy sobie dużą kalorykę, ale pamiętajcie, że ten cheat, czyli to oszukanie naszej diety polega na wrzuceniu dodatkowych kalorii, ale zdrowych kalorii. Wcale to nie oznacza, że możecie zjeść tabliczkę czekolady czy całą pizzę. Okej, wiem, że czasem tak bywa, natomiast starajcie się tego unikać. Niech to będą dobre, wartościowe i odżywcze kalorie. Okej, zatem wracając do diety. Tak jak wspominałam, będzie oscylowała w kaloriach około 1800. Mam tutaj bardzo fajną dietę, prozapalną, nakierowaną na budowanie naszej odporności. Jest to dieta rozpisana na 7 dni. Na razie trochę o niej powiem, a na samym końcu będę chciała Wam wrzucić slajdy z tej diety, żebyście mogli ją sobie przepisać, czy zrobić screena i wykorzystać w życiu. Jeżeli to nie będzie stricte sztywne trzymanie się tej diety, to na pewno będziecie mogli sobie wykorzystać jakieś przepisy albo wypróbować coś innego, co jecie na co dzień. Na śniadanie. Mam tutaj wrzuconą jaglankę na mleku kokosowym. Tak jak wspominałam wcześniej, unikajcie mleka krowiego, nie spożywajcie całego kartonu w ciągu dnia. Okej, jeżeli raz na jakiś czas napijecie się szklanki mleka, czy zjecie płatki na tym mleku, nic się nie stanie, natomiast raz na jakiś czas, to znaczy góra raz w tygodniu. Okej. I taką jaglankę, płatki jaglane, niestety nie mam ich tutaj teraz, ale dostępne są w każdych sklepach spożywczych, tych mniejszych i większych marketach. Płatki jaglane, jabłko, orzechy włoskie, cynamon i kurkuma. To jest właśnie jeden z tych składników prozapalnych, o których wspominałam wcześniej. Gotujemy sobie taką jaglankę na wodzie bądź na wspomnianym mleku kokosowym. Jabłuszko możemy sobie zetrzeć na tarce, dodać cynamon, dodać kurkumę i śniadanie w kilka minut tak naprawdę mamy gotowe. Bardzo fajną przekąską są słupki warzywne. Oczywiście, jeżeli chce Wam się pociąć świeżą marchewkę, czy świeży seler, czy pietruszkę w paseczki, jak najbardziej możecie je pociąć również w plasterki, jak Wam wygodnie. I taka przekąska połączona z humusem będzie bardzo fajnym posiłkiem białkowym, gdzie białko jest ze strączków na drugie śniadanie. Na obiad kasza gryczana z wątróbką. Oczywiście możecie wątróbkę zastąpić jakimkolwiek innym mięsem. Zwróćcie też uwagę, żeby kasza gryczana to była kasza gryczana niepalona, czyli ta biała. Ona jest dużo mniej przetworzona, zawiera dużo więcej składników odżywczych. Na kolację mamy tutaj soczewicę z duszonymi warzywami. Soczewica to są znowu strączki, znowu prozapalny składnik spożywczy.
duszone warzywa, czyli mam tutaj pomidory, natkę pietruszki, czosnek surowy. Aha, nie wspomniałam właśnie, że czosnek ma też sporo antyoksydantów i jest takim naturalnym naszym antybiotykiem. Do tego olej lniany i chleb żytni. Soczewicę sobie gotujecie na wodzie, warzywa dusicie i mieszacie wszystko razem na patelni, doprawiając sobie solą i pieprzem. Bardzo fajną propozycją na śniadanie jest też omlet ze szpinakiem. Nie bójcie się jajek. Wiem, że bardzo mocno krąży wokół nas, że jajka to cholesterol. Wcale nie. Ja osobiście przetestowałam to na sobie. Codziennie jem rano po 2 jajka na śniadanie i tak naprawdę nie mam żadnych problemów ze zdrowiem. Moje badania, zarówno podstawowe, jak i cholesterol, są na idealnym poziomie. Jeżeli chodzi o cholesterol, pamiętajcie, że mamy ten dobry i ten zły, HDL i LDL, więc bardzo ważny jest też stosunek ich do siebie, więc zwracajcie na to uwagę. Tak naprawdę dość kontrowersyjny temat jajek. Słyszałam o terapii właśnie jajkami na cholesterol. Tak naprawdę są osoby, które spożywają, szczególnie sportowcy, do 10 jajek w ciągu dnia. I wierzcie mi, nie spotkałam się, żeby któryś z nich miał podwyższony poziom cholesterolu. Okej, bo jak zwykle się rozgaduję, odbiegam od tematu, ale zawsze jest coś, co można dopowiedzieć. I teraz znowu mi tutaj wyskoczył temat glutenu i białej pszenicy. Mam tutaj przepis na bezglutenowe placuszki bananowe, na przykład z mąki jaglanej. Mąka jaglana jest bardzo fajna, spulchniająca, więc naprawdę wyjdą z niej bardzo fajne racuszki. Jest tutaj mąka jaglana, jajko, banan, miód, cynamon i takie naleśniki możecie sobie smażyć na maśle klarowanym. Naprawdę super smak, sama bardzo często to robię. Blendujemy ciasto jak na naleśniki, wrzucamy na patelnię, podpiekamy z obu stron. Na obiad mamy tutaj pieczonego łososia z batatami. Bataty przepyszne, słodziutkie ziemniaki. Łosoś może być dorsz czy jakakolwiek inna ryba. Fajnie byłoby, żeby chociaż ten raz czy dwa razy w tygodniu w naszym menu właśnie znajdowała się ryba. Wybierajcie bardziej te ryby świeże niż te mrożone, bo te mrożone mają w sobie bardzo dużo wody, więc tak naprawdę jak już rozmrozimy taką rybę, to z tego, co kupiliśmy w sklepie, a z tego, co zostaje nam w domu, jest naprawdę niewiele. I kolacja, zupa krem z pieczonych pomidorów. Tak naprawdę możecie sobie kupić gotowe pomidory w puszce bądź w butelce. Osobiście polecam i częściej kupuję te w szkle niż w ogóle produkty w puszkach, dlatego że aluminium bardzo lubi się wytrącać, więc dużo lepiej jest kupować wszystkie produkty te konserwowe w szkle niż w puszkach. Dorzucić do tych pomidorów marchew, pietruszkę, seler, troszeczkę podlać dla tłuszczu zdrowego olej lniany, olej z czarnuszki bądź olej z awokado i tutaj do zupki chleb żytni, który kroimy sobie w kosteczkę i robimy sobie z niego bardzo fajne grzanki. Aha, miałam wspomnieć o tym glutenie. Słuchajcie, to też jest dość kontrowersyjny temat. Gluten tak naprawdę wcale nie byłby taki zły, gdyby nie to, że w tym momencie pszenica jest bardzo mocno modyfikowana. Ma w sobie aż 37 chromosomów, gdzie w pierwszej kolejności miał ich dosłownie kilka, więc naprawdę tutaj nie chodzi o to, że ten gluten i ten biały chleb jest taki zły, tylko chodzi o to, że jest to już żywność wysoko przetworzona i modyfikowana genetycznie. Zatem
Unikajcie białego chleba. Zwracajcie też uwagę na skład. Jeżeli kupujecie chleby pakowane w folii, to często chleb razowy wcale tak naprawdę nie jest chlebem z mąki pełnoziarnistej, razowej, tylko jest zabarwiony karmelem. Także czytajcie składy. Często w marketach obok półek z pieczywem, tym rzuconym luźno w koszykach, na kartkach są wypisane składy tego pieczywa. Jeżeli nie ma, to zawsze możecie poprosić sprzedawcę. Bądźcie świadomi tego, co jecie. Tak naprawdę kiedyś trudno było sobie wyobrazić jajecznicę bez chleba, czy jedzenie czegokolwiek innego na śniadanie i drugie śniadanie, czy kolację niż kanapki. Teraz naprawdę mamy taki łatwy dostęp w sklepach do innych produktów spożywczych, że wierzcie mi, zobaczycie w jadłospisie, który Wam wrzucę, że tak naprawdę ten chleb nie jest taki niezbędny nam. Okej, tutaj już miałam te placuszki bezglutenowe, banan, łosoś. Okej, kolejne śniadanie, jakie tutaj Wam proponuję, jest amarantus. Jest to ziarno z rodziny kasz. Jedzcie dużo kasz. Mają ogromny poziom witamin z grupy B. Są to produkty przeciwzapalne, także naprawdę nie bójcie się tych kasz. Kasza jaglana, kasza gryczana, amarantus, kasza orkiszowa, kasza jęczmienna. To są naprawdę bardzo fajne produkty spożywcze, które mają cały szereg witamin. I tutaj ten amarantus mamy podany z malinami, także bardzo pyszne śniadanko. Gotujemy w garnku wodę, do gotującej wody wrzucamy te ziarna amarantusa. Gdy już będzie ugotowany, możemy sobie dolać do smaku troszkę mleczka kokosowego. Zwróćcie też uwagę, żeby to mleko kokosowe miało dobry skład. Nie będę tutaj reklamować żadnych produktów ani podawać marek, natomiast najlepiej, żeby w składzie było co najmniej 70-80% miąższu z kokosa, no i reszta to była woda, żeby nie było żadnych gum, guar i tak dalej. I też istotne jest, żebyście nie kupowali tych mleczek w puszkach, dlatego że one, no po pierwsze aluminium puszka, po drugie z mojego doświadczenia i wiedzy nie mają dobrego składu, mają niepotrzebne konserwanty. Najlepiej mleka w kartonach. Te mleka, one są, umówmy się, drogie, natomiast są bardzo mocno wydajne, dlatego że są gęste i możecie je sobie rozrabiać z wodą spokojnie cały tydzień. Taki półlitrowy karton mleka może sobie stać w lodówce. I znowu dodajemy cynamon, czyli nasz produkt prozapalny. I dusimy to sobie na koniec, dodajemy maliny. Jeżeli jest Wam za mało słodko, bo maliny są kwaśne, możecie sobie dodać miodu. Orzechy brazylijskie, które mają dużo cynku, też bardzo wskazane. I znowu tutaj mamy kokos, deser kokosowo-bananowy, banan, masło orzechowe. Tutaj mam bardzo fajne masło orzechowe, też zwróćcie uwagę, żeby w składzie były tylko orzeszki. Nie dziwcie się, dlatego że orzechy mają w sobie dużo tłuszczu, dobrego tłuszczu, dlatego tutaj ten olej, nie wiem czy widać, wytrąca się i jest na górze. Jest to całkiem normalne, wcale nie znaczy, że masło się popsuło. Znowu cynamon, kakao w proszku, gorzkie, niesłodzone i śmietanka kokosowa, ewentualnie troszeczkę tego mleka kokosowego. Wszystko zblendować razem i powstaje nam bardzo fajny mus w połączeniu z kawą na drugie śniadanie, idealny. Na obiad mamy rozgrzewającą kaszę jaglaną z pieczarkami, z soczewicą czerwoną, z papryką, ogórkiem kiszonym, groszek zielony, czosnek, pietruszka. Na kolację mamy kanapki tutaj. W końcu mamy kanapki. Pamiętajcie, że są to kanapki z chleba żytniego. Przeczytajcie dokładnie w składzie, że w chlebie znajduje się mąka żytnia bądź mąka razowa, pełnoziarnista. I tutaj możemy sobie właśnie zjeść takie kanapeczki z awokado, z jajkiem, z rzodkiewką, z pomidorem, co lubicie.
Okej. Został nam jeszcze tylko czwartek i piątek do opowiedzenia. Tak jak wspominałam, został nam jeszcze czwartek, piątek, sobota i niedziela do opowiedzenia w diecie. Dlatego specjalnie dla Was wyświetlę tutaj tylko te trzy dni, o których opowiedziałam w diecie, żeby zachęcić Was do obejrzenia następnego odcinka, bo to nie jest pierwszy i nie jest ostatni odcinek dla Was. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny nasz odcinek na naszym kanale na YouTubie.